Przed stu laty w Berlinie zamordowana została osoba, która znana jest z popularnego imienia, nazwiska Róża Luksemburg, która faktycznie nazywała się Rosalia Luksemburg. Była to działaczka Międzynarodowego Ruchu Robotniczego Komunistycznego, osoba rzeczywiście na tle innych funkcjonariuszy ówczesnych partii komunistycznych, wyróżniająca się intelektualnie. Z tej okazji niejaka Magdalena Środa w gazecie wyborczej napisała o niej. Pan Giryk, artykuł, który w tytule rozpoczyna się tak: Żydówka, lewaczka i tak dalej. Jest to styl tych ludzi, którzy tak potrafią o sobie i o swoich najbliższych antenatach pisać. Tych ludzi, którzy mianują się dniami tygodnia, jest oczywiście w Polsce więcej tej samej orientacji. To jest środa, to jest poniedziałek, to jest piątek. Teraz tylko czekamy na niedzielę, na wtorek, na czwartek i będzie pełna gama. Róża Luksemburg miała sobie poświęcone liczne place, ulice, tablice okolicznościowe w Polsce, ostatnio została, mówiąc tak wprost, zdekomunizowana. Tablica w miejscu, gdzie się urodziła, w Zamościu, została zdemontowana i to stało się pretekstem do nagonki na Instytut Pamięci Narodowej, na Polaków w ogóle, którzy szaleją z dekomunizacją i nie wiedzą, jaką krzywdę robią tak wybitnej, uczonej działaczce i politykowi, bo nie powiem przecież, że polityczce, co byłoby zgodne z formułą Magdaleny Środy. Róża Luksemburg zasłynęła tym, że Przeciwstawiała się bardzo wielu tezom Włodzimierza Lenina, ale to on ją nazwał orłem rewolucji. To ona uznała, że może nie tak działają, ale jako pierwsi się odważyli, wcielają to w życie i należy ze wszystkich sił ich poprzeć. Czyli tak naprawdę, przeciwstawiając się zbrodniom już wtedy masowym popełnianym przez komunistów, stanęła po stronie jednoznacznie, po stronie zbrodniarzy. Była to wnuczka rabina i jednocześnie czy Osoba zaprzyjaźniona czy formalnie żona niejakiego Leona Tyszki, czyli Lejby Jogiszesa, jednego z przywódców niemieckiej partii komunistycznej i komunistów działających na ziemiach polskich. Była działaczką SDKPL, czyli Socjaldemokracji Królestwa Polskiego Litwy, tego członka, który stał się podstawą komunistycznej partii Polski szeregu jej. Rozgałęzień była to prekomuna w Polsce tak naprawdę ten prawdziwy, najbardziej twardy rdzeń partii komunistycznej. Jako taka Róża Luksemburg była współzałożycielką komunistycznej partii Polski, funkcjonowała jednak na arenie międzynarodowej przede wszystkim w Niemczech, działała w komunistycznej partii Niemiec przygotowywała powstanie komunistyczne, organizowała to, co udało się w Rosji, co stało się później Rosją Sowiecką, czyli wystąpienia, masowe wystąpienia rewolucyjne komunistyczne. Została zlikwidowana przez konkurencję, przez socjalistów, ale znacznie łagodniejszych, którzy obawiali się interwencji komunistycznej, obawiali się komunistów na swoim terenie. Z tego powodu stała się komunistyczną świętą. Jako taka jest czczona na całym świecie, przypominana. Jej prace, które są całkowicie przestarzałe, tak naprawdę dziś bezwartościowe, to się może nadawać tylko do historii myśli, są traktowane jako Biblię dla dzisiejszych działaczy lewicowych, lewackich, trockistowskich, komunistycznych, wszelkich innych, jako wzór do naśladowania. Róża Luksemburg była zwolenniczką środków nadzwyczajnych. Same słowa. Same w sobie niewiele nam mówią, ale mówią nam z praktyki, do czego komuniści bolszewicy byli zdolni i za jaką orientacją się opowiadała. Pokazywana jest jako łagodna feministka o liberalnym obliczu, demokratycznych poglądach, ale jeśli ktoś jest zwolennikiem środków nadzwyczajnych w tej działalności, to mamy do czynienia niewątpliwie z czystym bolszewizmem. Jednym z biografów Róży Luksemburg był w Polsce Ludowej Felix Stych. Wzięć Jakuba Bermana. Ten świat jest mały. To się wszystko ze sobą zakleszcza, zapętla i wzajemnie sobie piszą laurki. Towarzystwo wzajemnej adoracji. Jeśli Róża Luksemburg wymyśliła taki slogan, socjalizm albo barbarzyństwo, to daje nam wybór, czy opieramy się na socjalizmie i albo tym nacjonalistycznym, narodowym, niemieckim, czyli na Adolfie Hitlerze, czy na socjalizmie międzynarodowym, czyli na Leninie, na Stalinie, na Trockim, na Dzierżyńskim. Tu nie ma wyboru. To, co ona nazywa barbarzyństwem, jest przeciwstawieniem, przeciwstawieniem każdej formy tego socjalizmu skrajnego, ludobójczego i zbrodniczego. Ale ten slogan żyje. Ją się pokazuje jako osobę, Godną pokazywania jako ikonę ruchu robotniczego, bo jeśli poniosła śmierć, jeśli została zamordowana za swoje poglądy, za swoją działalność, to staje się natychmiast komunistyczną świętą. Jednocześnie jej otoczenie, jej bliscy, znajomi z tamtego czasu, charakteryzowali ją zupełnie inaczej. Takim podstawowym sloganem wobec niej, używanym na co dzień, było to, że jest skutliwą babą co okazywało jej jakiś charakter, rys charakteru, który jednak był rażący, bo jeśli chce się prowadzić dysputę, chce się prowadzić walkę o poglądy, a jest się kłótliwą babą, to tego zamiaru przecież osiągnąć nie można.